Cieszę się, że Eliza będzie obok mnie, bo to moja była parafianka. I'm glad that Eliza is with me, because she used to go to my church. Uczyłem ją religii, gdy była w Newcastle. I used to teach her Sabbath school class when they lived in Newcastle. A teraz jest dorosłą osobą i może służyć nam w tym zgromadzeniu. But now she's a grown up and she can help us out in the church congregation. Czy może mam pozdrowienia z mojego zboru w Newcastle? I bring very warm greetings to all of you from my home church in Newcastle. A jak również pozdrowienie od przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Warszawie, brata Lazara. As well as from brother Lazar, who is the president in Poland of the church. Rozmawiałem z nim wczoraj i przekazuję serdeczne pozdrowienia naszym polskim zborom tu w Australii. I spoke to him yesterday and he sends his very warm regards to all of us here in Australia. Moja małżonka nie mogła przybyć ze mną, ale jest myślami ze mną tutaj i pozdrawia was serdecznie. Unfortunately, my wife wasn't able to come up with me on this trip this time, but she sends her very warm regards to all of you. Muszę wam powiedzieć, że z małżonką moją żyjemy w związku małżeńskim 50 lat. I have to share with you that I have been married to my wife for the last 50 years. Tą rocznicę obchodziliśmy 1 września. And we celebrated this anniversary on the 1st of September. Także jesteśmy pełni euforii z powodu tego wydarzenia. Czy można zdjąć troszkę dźwięk? So we are extremely excited about this milestone that we were able to reach. Dziękuję. Myślę, że dzisiejsze studium Słowa Bożego będzie w jakiś sposób dotyczyć każdego z nas. I think that the study of the Word of God that we're going to have today is going to be relevant to each one of us. W ciągu mojego pobytu w Australii parę razy byłem w wielu ciekawych miejscach. During my stay here in Australia, I have been to many different places. I w jednym miejscu były bardzo ciekawe napisy. One place that I visited had lots of very interesting writing. Gdy idziesz, patrz przed siebie. When you go, look before you. Nigdy nie cofaj się bez oglądania. Never go backwards without looking. Bo możesz wpaść do dziury. Because you can fall into a big ditch. Wiecie, gdzie to jest? Do you know where this writing might be? Nie. To jest Cooper Pedy. It's in Cooper Pedy. Tam, gdzie szukają opali. Where they dig for opals. A kopią głębokie doły, aby znaleźć te półszlachetne kamienie. They dig very big holes to find these semi-precious stones. I pozostawiają te sztolnie, tak to może powiem, albo kanały w ziemi, bardzo głębokie, do 15 metrów. And they leave these big ditches which can go up to 15 meters in depth. Bez żadnego zabezpieczenia. Without any covers or safety. I tak nie widać ich prawie i gdyby ktoś się cofał do tyłu, to mógłby wpaść do takiego dołu i już nigdy nie wyjść. And some of them are very are almost invisible, so if you step backwards you could fall into it very easily. To jest tu w Australii powyżej Adelaide, jak się jedzie w kierunku Woomera albo Alice Springs, tam jest właśnie ta miejscowość. And Cooper Pedy is just above Adelaide, so traveling up towards Alice Springs. I taką właśnie historię znalazłem w Piśmie Świętym, bardzo interesującą i bardzo ciekawą. And I found a story similar to, along these lines in the Bible. Gdzie jest opisane, że w 37 rozdziale Księgi Jeremiasza, że był taki człowiek, prorok, który nazywał się Jeremiasz. There was a prophet called Jeremiah, and there's a book of his in the Bible, and we'll be looking at chapter 37. I ta historia jest opisana w rozdziale 38. And this particular story that I want to talk about is actually in chapter 38. I tam, gdy prorok wypowiedział swoje proroctwo, to wzięli go i wrzucili go do takiego właśnie dołu. And it says that when the prophet said the message that he had to say, then they took him and threw him into a ditch. Co można widzieć, jak się jest w dole i widzi się tylko taki okrągły kawałek nieba? What can you see when you've been thrown into a big hole and all you can see is just this circular sky shape? Jeremiasz popatrzył na dół i zobaczył tylko błoto. Jeremiah looked down and all he could see was mud. I dziwił się, jak to się stało, że to tak się skończyło, że ja tu jestem. And he started wondering, how did it happen that I ended up in this ditch? Jego nazwisko jest nieznane, ale imię znamy, nazywał się Jeremiasz. We don't know his surname, but we know that his first name was Jeremiah. Nie był jakimś tam wróżbitą, ale był prawdziwym prorokiem Bożym. He wasn't a wizard, but he was a true prophet of God.
Nie mówi ludziom, że mogą być szczęśliwi w miłości albo wygrać los na loterii, ale raczej było jego zadaniem głosić Słowo Boże i prawdę. He wouldn't go around telling people that they can be happy all the time and that they were going to win lotteries, but he was preaching the truth to them, the message that God gave them. Był bardzo młodym człowiekiem, gdy Pan Bóg wezwał go do swojej służby. When God called him to his mission, he was a very young man. Jego ojcem był kapłan, nazywał się Hiskiasz. Hiskiasz. Ojciec Jeremiasza. Hilkiah was his father and he was a priest. Ja nie wiem jak po angielsku on ma na imię ten Hiskiasz, ale po polsku jest Hiskiasz i proszę to przyjąć. Hilkiah. In English it's Hilkiah, in Polish it's Hiskiasz. W każdym bądź razie wierzono, że Jeremiasz pójdzie śladami ojca i również będzie kapłanem w świątyni. It was believed that Jeremiah would go along his father's footsteps and would also become a priest. Życie jego i jego rodziny nie miało być nędznym życiem, miało być osobą wyniesioną trochę ponad społeczeństwo. It was assumed that Jeremiah's life would be one that would be looked up to as was and would be a comfortable life as was the life of a priest. Miał być wykładowcą Słowa Bożego, miał być kapłanem i w świątyni, która była centralnym punktem życia religijnego w Izraelu. He was meant to be a priest who would work in the temple, which was the center of that nation. I właśnie wtedy Pan Bóg powierzył mu poselstwo, które było bardzo dziwne. And at that time God gave Jeremiah a very strange calling. Miał być ustami Pana i powiedzieć ludziom, co mają robić. He was to be the lips of God and he was meant to tell people what they are meant to do. Jak usłyszał, co ma powiedzieć, to mało nie zemdlał i powiedział, Panie Boże, ja? When he heard the message that God wanted him to give to the people, he almost fainted and he said, me? Prawdopodobnie wy byście zrobili to samo, jakbyście znali, jakie poselstwo miał zanieść królowi. If you knew the message that he was meant to give to the king, you would probably respond in the same way. Jak już wyczerpał wszystkie argumenty i powiedział o swojej młodości, to powiedział, Panie Boże, ja jestem tylko dzieckiem, daj mi spokój. When he ran out of all his arguments and excuses, in the end he just said, God, I'm just a child, leave me alone. Ale Pan Bóg nie zamierzał wziąć jego słów na serio. But God didn't take his words into account. I prawdopodobnie jest i dzisiaj, po 2500 lat po tych wydarzeniach. And today it's 2500 years after this event. Ci, którzy mają coś uczynić i coś powiedzieć, muszą iść jedną drogą. Wybrać tak. Those who are meant to do something have to just decide they are going to do it. Jeremiasz stał się posłusznym Bożemu wezwaniu i głosił to, co Pan Bóg kazał mu głosić. Jeremiah was obedient to God and he decided to preach what God told him to say. Było to poselstwo polityczne, bowiem Jeremiasz nakłaniał naród izraelski, aby się poddali pod wodze Chaldejczyków albo Babilończyków. The message had a slightly political side to it because it asked the Israelites to give in to Chaldeans. To surrender to the Chaldeans and all the Babylonians. Może to być dziwne, że Pan Bóg posługiwał się prorokami również w sprawach politycznych, ale to była Boża wola. It might sound a bit interesting that God would use a prophet in the matters of politics, but that was gdy Jeremiasz wypowiedział to poselstwo, to został uwięziony. And when Jeremiah gave this message, he was imprisoned. Ciężko pobity. He was beaten. Wrzucony do studni, która nazywała się to cysterna, to była głęboka studnia bez wody. He was thrown to a cistern, which is a deep well that didn't have any water in it. I w tej studni nie było z tej studni żadnego wyjścia. And there was no way of getting out of this well. Zabić proroka to było trochę takie niepopularne raczej. It was rather unpopular to kill a prophet. Ale wrzucić go do studni, gdzie nie było co jeść i nie było co pić, to było zrządzenie losu. But to throw him into a well or a hole was just something that was chcesz, okay. To się ratuj. Jak się ratujesz, to dobrze. Jak nie, no to twoja sprawa. And they kind of flow along the lines of, if you want to save yourself, you can. If you don't, that's fine. I Biblia mówi, że Jeremiasz w tym grząskim błocie tam taplał się i nie widział dla siebie żadnego wyjścia. And the Bible says that Jeremiah stayed in this well and he didn't see a way out for himself. Patrzył na skrawek
nieba i myślą, co ja złego zrobiłem, że Ciebie posłuchałem, Panie, to teraz mam taki los. He would look up onto the little bit of sky that he could see and he would say, Lord, what have I done to have this happen to me? Dziwił się, że cały świat wydawało się runął mu na głowę. He felt like the whole world had collapsed around him. A teraz przyjdziemy do nas. And now we're going to move across to us. Może dla kogoś z was również coś przydarzyło się takiego, co możecie nazwać, że runęło wam coś na głowę. Maybe some of you have had an experience where you felt like the whole world was collapsing around you. Może macie jakiś problem zdrowotny, jakiś guz w ciele? Maybe you have some sort of a health problem. Może macie jakiś ból w klatce piersiowej? Maybe you have some pains in your chest. Podejrzenie raka? Maybe they're suspecting cancer. Może jednego dnia masz pracę, a nagle dowiadujesz się, że jej nie masz? One day you might have work, the next day you find out you no longer have any work. Bo twój zakład przeniósł się do Chin. Because your place of employment had moved to China. A ty jesteś na mortgage i nie masz wyjścia teraz. And you have a mortgage and you don't know what to do. Może dobre dotąd małżeństwo rozprysło się w kawałki. Maybe the good marriage you had till now has fallen apart. Bo jedno z was oszukiwało. Because one of you cheated. Albo dzieci się spieszyły i chcą wyjść z domu. Ciekaw jestem, jak to przetłumaczysz. Nie wiesz, co to znaczy. They became mad. And the kids are mad and they're moving out of the house. Po polsku mówię, dzieci spieszyły się i chcą odejść z domu. Okej. W każdym bądź razie może coś się stało, może jakieś duchowe załamanie. Maybe some sort of a spiritual fall. I wydaje ci się, że Bóg opuścił cię i twoje modlitwy sięgają tylko do sufitu. And you feel like God has abandoned you and your prayers reach just the top of the ceiling. Wiecie, co mam na myśli? Każdy z was ma coś. Każdy z was przyszedł tu do kościoła z czymś. I think all of you know what I'm talking about because all of you have come to church with something. Akurat zostawiliście to na boku, nie myślicie w tej chwili o tym tak intensywnie, ale macie to. You probably left it maybe at the front door next to you and you're not thinking about it at the moment. Bo tak przytrafiło się naszemu bohaterowi Jeremiaszowi, znalazł się nagle na dnie. Because this is exactly what happened to Jeremiah. All of a sudden he found himself at the głębokiej jamie bez wyjścia. At the very bottom with no way out. Księga Jeremiasza jest 24. księgą Biblii. The book of Jeremiah is the 24th book in the Bible. I drugą w serii proroków większych, tak się to technicznie nazywa. And technically it's called the second book of the major prophets. To określenie nie oznacza ważności księgi, ale raczej objętość w odróżnieniu do mniejszych proroków, gdzie są małe księgi. That doesn't mean that his book is any more important, it just means that he wrote more in comparison to the other prophets. Autorem tej księgi jest Jeremiasz, a pisarzem tej księgi jest Baruch. Jeremiah is the author of this book and Baruch is the scribe. Jak wspomniałem, ta księga została napisana około 600 lat przed narodzeniem Pana. This book was written about 600 years before the birth of Jesus. To znaczy w okresie pomiędzy rokiem 625 a 585. 625. So it was written between 1625 and 585. 585. Przed Chrystusem. Podobnie jak księga Izajasza, w swojej księdze Jeremiasz wzywa ludzi do upamiętania się i do pokuty. Similar as with the book of Isaiah, the book of Jeremiah calls people to repentance and to coming back to God. Jeremiasz urodził się w niewielkiej wsi około 1 kilometra od Jerozolimy. Jeremiah was born in a small village about 1 kilometer from Jerusalem. Jako młody człowiek został wezwany do służby Bożej, jak już powiedziałem, do mówienia w imieniu Boga. As a young man he was called to the work of God, to speak in the name of God. I w czasie swojego młodego już życia widział odstępstwo narodu. During his young years he saw that the Israelites were not, or were moving away from God. Nie, apostazyjo, santanie. Yep. Widział zniewolenie i zniszczenie i mieszkańców miasta zmuszonych do niewolniczej służby albo wygnania. He saw that the Israelites were being used as slaves. Ciągle jednak ludzie ignorowali ostrzeżenia Boże. However, the people continued to ignore God's warnings.
Jak sami wiecie, bycie prorokiem na swoim podwórku wcale nie oznacza, że stajesz się od razu bardzo popularny. As you probably can imagine, being a prophet in your own backyard doesn't mean that you're going to become popular all of a sudden. Poselstwo proroka to nie jest matczyne dogadzanie dziecku i dawanie mu ciastek. A prophet is not someone who says nice words like a mum would and give you biscuits. Prorok często głosi poselstwo, które nie jest wygodne i mile słuchane przez ludzi. A prophet often preaches a message that is not comfortable for the people. To nie przynosi mu pochwały ani zysku i życie z tego nie bardzo da. He doesn't get any benefits or praises from it and he can't live off it. Po pewnym kazaniu Jeremiasza władze stwierdziły, że jest on niewygodny i należy go usunąć. After one of the times when Jeremiah preached, the people in power decided that it's not comfortable to have him around and they decided to get rid of him. W naszej tradycji kościelnej to jest tak, jak zgłosić kogoś do konferencji, że jest niepotrzebny w tym zborze, należy go zabrać. It's kind of like going to our church conference and saying to them, we don't need this person, please take them away. Uciszono więc proroka, dając mu najgorsze warunki do bytowania, tak aby tam zginął. So they gave the prophet the worst possible conditions that they could put him into in order to help him die. Jeremiasz nie był jedynym człowiekiem, który miał zginąć w dole. Jeremiah was not the only person who was to die in a pit. Pamiętacie, w Biblii mamy kilka przykładów, na przykład Józef. You can probably recall the story of Joseph. Którego bracia chcieli się pozbyć, bo był niewygodny i rzucili go do studni najpierw. Whose brothers wanted to get rid of him and threw him into a well. Ale najstarszy brat ulitował się nad nim, wyciągnęli go i jak się nie da zabić go w studni, to lepiej go sprzedać. But the oldest brother said, look, if we can't kill him, maybe we should just sell him. Innym takim był Daniel, który został wrzucony nie do pustej studni i jamy, tylko do takiej, której było pełno lwów, głodnych. Another person who was thrown into a pit was Daniel, who was not thrown into an empty well, but was thrown into a pit where there were lions. Ludzie umierali w głębokich jamach z różnych powodów. People used to die in these wells or pits for all different reasons. Józef miał umrzeć, bo był ulubieńcem ojca i za bardzo się chwalił swoimi snami. Joseph was to die because he was his father's favorite. And he would talk about his dreams. Daniel miał umrzeć, bo chciał słuchać Boga bardziej niż króla. Daniel was to die because he listened to God more than he would listen to the king. A Jeremiasz znalazł się w studni, bo głosił wyroki Boże. Jeremiah was found himself in the well because he was preaching God's judgment. Dzisiaj również na dzieci Boże, a szczególnie tych, którzy głoszą poselstwo, są przygotowane rozmaite zasady. And also today for those who, especially those who preach the word of God and want to live according to God's will, there's all sorts of different traps that are set up for them. Nie wiem, czy wiecie, dwóch pastorów z kościoła adwentystów zostało zaaresztowanych w państwie Togo we wschodniej Afryce. In Togo, in South Africa, I don't know if you know, but two Adventist pastors have been captured. Dzisiaj w całym świecie odbywają się modlitwy za tych pastorów. Today all around the world a prayers are being said for these two pastors. To jest szczególnie wezwanie generalnej konferencji, która prosi członków zboru, aby modlić się w całym świecie, a nawet pościć za tych, którzy są w niebezpieczeństwie utraty życia. There's a calling out by the conference appealing to people to pray and even fast for those who are being captured because of their faith. Widzicie więc, istnieje realne niebezpieczeństwo wszędzie i zawsze, że ci, którzy głoszą Słowo Boże, mogą znaleźć się w tarapatach. Również i dzieci Boże, członkowie Kościoła. So as you can see, preachers and members of the church and those who believe in God can find themselves in difficult situations. W Ameryce na przykład po wniesieniu poprawki do prawa opatrzonego numerem 250C250 można dostać się do więzienia za mówienie o kimś, że homoseksualizm jest zboczeniem. According to the US law of, it's got like a clause of 250C, you can find yourself in prison if you say, if you talk about gays and lesbians in the inappropriate way. Ponieważ prawo mówiło w czasach Daniela, że należy się modlić tylko do króla, a nie do jakiegoś boga, to groziła mu śmierć. In the times of Daniel, there was a law which said you can only pray to the king, and if you don't, you will die. I dlatego Daniel znalazł się w tej jamie pełnej wygłodniałych lwów. And that's why Daniel found himself in the den, in the lion's den. Ale wracając do Jeremiasza i jego sytuacji.
But coming back to Jeremiah and where he was at. Czy wiecie, jak wygląda świat oglądany z dołu, patrząc do góry? Do you know what the world looks like when you're down in the pit and you're looking up? Któregoś dnia byłem w więzieniu w Rzymie. One day I was in Rome in a prison. To nie było jakieś więzienie dla popularnych przestępców, w których dzisiaj oni spędzają czas. It wasn't a prison for popular people that they might go to today. To było więzienie, w którym przebywał apostoł Paweł. It was the prison where apostle Paul was being captured and held. I jedyne wejście do tego więzienia to był taki niewielki otwór, przez który ledwie mogło się przecisnąć ciało ludzkie. The entrance into that prison was a very small hole that barely a body could fit through. I przez ten otwór zapewne Paweł mógł powiedzieć: ja wiem, na kogo oczekuję i wiem, czego dokonałem. Through that hole, probably all that Paul could say is that I know who I believe in, I know what I have achieved. To poselstwo zostało tam spisane w tym więzieniu. And his message was written while he was in that prison. Pobyt w więzieniu uczy nas czegoś i każdy z nas, jak powiedziałem, znajduje swoje więzienie i swój dół. Being in a prison teaches us something and all of us find ourselves in our own type of a prison or our own type of a pit. Gdybym się wybrał na taką szczerą, osobistą rozmowę z kimkolwiek z was, to każdy mógłby mi powiedzieć, że ma pewien problem w swoim życiu. If I was to have a heart to heart with every or each one of you, we would find out that you have a pit of your own. I należy w związku z tym wyciągnąć pewną lekcję życiową. And hence we need to draw a conclusion for our lives. Jeżeli jesteście w głębokim dole, cokolwiek to znaczy. If you are in a deep pit, no matter whatever that means to you. To zawsze patrzcie w górę. Always look up. Czytaliśmy ten piękny psalm, który było napisane: oczy moje podnoszę na góry, skąd by mi pomoc przyszła. We read at the beginning of our service that beautiful psalm which talks about lifting up our eyes to the Lord where our help comes from. Patrzenie w górę pomaga widzieć wiele rozmaitych rzeczy. Looking up helps us to see lots of different things. Pomaga nam widzieć Boga, który jest Bogiem widzącym. It helps us to see the God who is God who sees. Pamiętacie Hagarę, która znalazła się na pustyni bez wody, bez żadnych widoków, wypędzona przez Abrahama? Do you remember Hagar who was thrown out by Abraham and she was out in the desert without any water? I Bóg ulitował się nad tą niewiastą i uratował jej życie, a ona nadała Bogu specjalne imię. God felt pity on this woman and she gave God a special name. Tyś Bóg widzący mnie. You, the God who sees me. Pan Bóg widzi nasze problemy i współczuwa nam z naszych problemów. God can see all of our problems and his heart goes out to us. Nam czasem wydaje się, że Pan Bóg nie interesuje się naszymi drobnostkami albo ważnymi problemami życiowymi. We sometimes feel like God isn't interested in the big or the little things of our lives. Ale z naszej strony też jest pewnego rodzaju zaniedbanie. But sometimes we don't do what we are meant to do. Bo w samej rzeczy, gdy nam się dobrze powodzi, to myślenie o Bogu jest raczej takim wtórnym zjawiskiem. Because very often when we are well off and things go well in our lives, thinking of God is something that we do at the very end. A gdy wszystko idzie dobrze, gdy masz pracę, gdy masz dobry dom, masz zdrowe dzieci, uważasz siebie za osobę, która zasłużyła na to wszystko. When everything goes well, we have our work, our family is healthy, everything's well, we feel like we deserve those things. Jesteś przecież miłą osobą, ciężko pracujesz i Bóg jest raczej w tle. I am a nice person, I work really hard and God for me is somewhere in the background. Ile razy modliliście się, idąc do pracy: Panie Boże, dziękuję Ci za to, że mam pracę. How often have you prayed, dear God, thank you for this job that I can go to right now. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że mam szczęśliwy dom. Dear God, thank you for the happy home that I have. Panie Boże, dziękuję Ci, że nie brakuje mi chleba na moim stole. Thank you God for the bread and the food that I have on my table. A jest to rzadkość w dzisiejszych czasach. It is something that happens very rarely in today's time. Bo my zawdzięczamy przecież wszystko sobie. Because we thank ourselves. A czasem zdarza się, że gdy ktoś inny się modli, sometimes it happens that when someone else prays, to my w ogóle nie współczujemy w tej modlitwie i nie sympatyzujemy z nią z zainteresowaniem. We don't really take any interest or sympathize in what they're praying for. Czasem, gdy ktoś modli się tutaj z pulpitu, to inni po prostu myślą o czymś tam.
Sometimes when prayer is being spoken from the pulpit here, people's minds wander off. Dlatego jest to takie ważne, abyśmy współczuwali w modlitwach jedni za drugimi. So it is very important to listen and take part in the prayers that other people say. Ale gdy coś się zacznie dziać koło naszej osoby, but when something starts to go wrong around us, to wtedy, gdy pojawiają się poważne symptomy choroby, when major illnesses come, gdy odchodzi ktoś ci bliski, when someone close to us, gdy nie możesz sobie poradzić ze swoimi dziećmi, when we have trouble with our kids, bo one nagle wiedzą wszystko lepiej niż ty, because all of a sudden they know better than you, gdy sypie ci się małżeństwo, when your marriage starts to fall apart, to wtedy jest to inna historia. Wtedy szukasz błyskawicznego połączenia z niebem. Then you look for that immediate connection with heaven. Panie Boże, ratuj, bo moje dziecko zachorowało i dusi się. Dear God, save, because my child is choking and is about to die. Panie Boże, pomóż mi, bo wpadłem w finansowe tarapaty. God help, because I'm in financial problems. Panie, ratuj, bo moja żona znalazła sobie kogoś innego, albo mąż. God help, because my husband or my wife has found someone else. Panie Boże, pomóż mi, bo nauczyciele uwzięli się na mnie i zawadę rok. God help me, because these teachers have it in for me and I'm going to fail. To są realne problemy, jakie my spotykamy w życiu. These are the problems that we face in our lives. I dopiero wtedy wołamy tak jak Dawid, pomoc moja jest od Pana, Panie Boże, ratuj. And that's when we call out like David did, that my help comes from God, God help me. Tak więc patrzenie do góry z głębokości dołu uczy nas polegać na Bogu, ale to nie jest zbyt droga lekcja. So looking down from a pit helps us to rely on God. Gdy spojrzymy w górę poza sytuację, którą aktualnie mamy, if we look up beyond the situation that we are in at the moment, wtedy przyjmujemy życie z optymizmem. That's when we take on a more of an optimistic point of view to life. Polega on na tym, że wierzymy, że Bóg zawsze znajdzie wyjście. It's when we start to believe that God will always find a way out. Bo Słowo Boże mówi, ze wszelkiego ucisku dokończcie to. Wyrwie mnie Pan. Because the Bible says that from any trouble God will rescue me. Nie wielu ludzi to potrafi, dlatego mamy wokół siebie pełno przygnębionych. Not many people can say this, and that's why we have so many sad people around us. Mamy pełno zgryźliwych ludzi. We have lots of people that are angry. My mamy dokuczliwe kobiety. A mężczyzn nie? We have men and women that are a bit nasty. Oni nie widzą uśmiechniętego nieba. They don't see the heaven smiling at us. Czy wiecie, że niektórzy ludzie to są tak skonstruowani, że ich oczy to nie widzą dobrego, tylko zawsze widzą zło. It's almost like some people's bodies are created that they only see evil. They don't want to see. Oni widzą zło u męża, albo u żony, albo u dzieci. They only see the bad in their wives, in their children, husbands. Dzieci widzą zło u swoich rodziców. The children see all the bad things in their parents. Nie szukają dobra, tylko szukają, gdzie kto popełnił jakąś pomyłkę, dosłownie czyhają. They don't want to look for the good things, they almost search out the things that people do wrong. Użyłbym takiego stwierdzenia, że mają złe oczy. You could almost say that they have bad eyes. Niektórzy szukają takich błędów i win w Kościele Bożym. Some people look for the mistakes of other people in the church. Gdzie kto powiedział jakieś słowo choćby 10 lat temu, to zostanie mu to wyciągnięte. If someone said something wrong 10 years ago, they will drag it back out. Niektórzy spędzają całe godziny i całe dnie przy komputerze szukając, gdzie kto coś źle powiedział. Some people spend hours on the computer researching who said what. Rozsyłają to po całym świecie w setkach egzemplarzy i w ten sposób rujnują ducha innych. They find out all the dirt and they email it out to people damaging other people. A gdy się im zwróci uwagę, że to nie jest chrześcijański sposób, to są ciężko obrażeni. Ty, bracie, nie masz ducha. And if you tell them and you say, look, I don't think it's the right thing to be doing, they will tell you all. Ty nie chcesz Kościoła Bożego, żeby był naprawiony. You don't, and they might say, you don't want God's church to be fixed. I dlatego apostoł Paweł, widząc taki stan w dzisiejszym czasie, a i w tamtych czasach też tak. So apostle Paul wrote about things like that in the state of the church, which liście, today, and also back then it was. W liście do Filipian 4 rozdziale 8 wierszu tak to oddaje. Posłuchajcie. In the book of Philippians. Filipian 4. Chapter 4 and verse 8. Jest to tak napisane. Wreszcie, bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Słyszeliście o takiej recepcie na życie?
He says these words, "And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honourable and right and pure and lovely and admirable. Think about that. Think about things that are excellent and worthy of praise." Ja jeszcze raz to powtórzę, to już często nie czytaj, bo ustalicie, co się wciś zapamiętują. Wreszcie, bracia, przemyślcie o tym, co prawdziwe. Myślcie o tym, co poczciwe. Myślcie o tym, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czy robimy to tak? Do we do these things? A może nasze umysły są nastawione, tak jak powiedziałem, żeby widzieć tylko każdą złą przywarę, każdą złą rzecz. Or our minds are programmed to see only the bad. I druga lekcja, kiedy patrzysz w dół, to pomyśl. And the next lesson, when you kiedy patrzysz w dół, tak. Oh, when you look down, think about że są rzeczy straszniejsze i gorsze w życiu. That there are things much worse. Gdy patrzysz na błoto pod nogami, to pamiętaj, że są miejsca, gdzie nie ma dna, ale jest przepaść. When you are standing in the mud, remember that there are places where there is no. Jeśli nie wierzysz, że są rzeczy gorsze od tych, które się tobie przytrafiają, idź do szpitala. Zobaczysz if you think that you are in the worst possible place, go to the hospital and see what happens to other people. Ile cierpienia, ile problemów. How much suffering and problems. Czytałem niedawno, był wypadek, którym wywróciła się cysterna z paliwem. I recently read about an accident where a truck with petrol 40 tysięcy litrów jakiejś substancji wylało się do pobliskiego strumienia. And 40,000 liters of this particular liquid made its way down to the water. Kierowca zginął na miejscu, a zaraz chwilę potem tą cysternę wjechała młoda dziewczyna samochodem. Chyba słyszeliście ten wypadek. Perhaps you've heard of it. The truck driver died immediately, and soon after a young woman drove into his truck. Zdążyła wyskoczyć z samochodu, przebiec na stronę, na drugą stronę ulicy, gdy wszystko to wybuchło w ogromnym płomieniu. She just managed to get out of her car when the truck exploded. Mówimy, że miała dużo szczęścia. We say that she had a lot of luck. Ale to wszystko, co przeżyła, my mówimy, to był szok. But what we say that she went through is we call it shock. Zawsze mogą się przytrafić gorsze rzeczy niż te, które mamy. We can always experience something worse than what we are already in. A widzicie, ja was uczę niebiańskiego optymizmu. See, I'm trying to teach you the heavenly optimism. Bo ktoś powiedział tak. Było mi smutno, że nie miałem butów i musiałem iść boso, aż spotkałem człowieka, który nie miał nóg. Someone once said, I was walking barefoot and I was sad and feeling sorry for myself, and then I walked past a man who had no feet. Pewien angielski kaznodzieja i pisarz żyjący w latach 1600-tych. A certain writer. Nazywa się Matthew Henry. Called Matthew Henry. Podróżował kiedyś i został napadnięty przez zbójów, którzy go obrabowali. He was traveling and he was robbed by thieves. Powiedział potem tak. After this experience he said. Powiedział, po pierwsze, dziękuję Ci Boże, ponieważ nigdy przedtem w życiu nie byłem obrabowany. First of all, God, I would like to thank you because I have never before been robbed. Po drugie, dziękuję, że wzięli mi tylko sakiewkę, a nie zabrali mi życia. Thank you. I'm very grateful that they only took my money and didn't take my life. Po trzecie, dziękuję, że zabrali mi wszystko, a było tego tak niewiele. Thank you that they took everything and that wasn't much there at all. I po czwarte, dziękuję, że to ja byłem obrabowany, a nie ja, który innych rabował. And thank you, God, that it was me who got robbed and not me who was robbing others. Popatrzcie, na każdą sytuację można spojrzeć z optymizmem. We can be optimistic about every situation. Nie zawsze musimy chodzić ze zwieszonymi głowami. We don't always have to walk with our heads down. Pamiętaj tę lekcję, że zawsze może być gorzej. I would like you to remember that it can always be worse. Gdy masz problemy, to możesz dowiedzieć się szybko, jakich masz przyjaciół. When you have problems, you can quickly find out who your friends are. Są tacy, którzy pokiwają głowami i powiedzą, no tak, przytrafiło mu się. There might be some among you who might be nodding their heads going, yep, I've experienced that. W tej pięknej historii o Jeremiaszu, który znalazł się w dole, dowiadujemy się o takim przyjacielu. In the story about Jeremiah who found himself in the pit, we also find out about such a friend.
Od słowa Jeremiasz pochodzi inne słowo, które jest popularne w słowniku Jeremiada. There's a word that is closely related to the word Jeremiah. Jeremiada to jest utwór poetycki, który jest płaczliwy w nastroju i w takim raczej przygnębiającym duchu, cały pełen zgnębienia. And it's a word that means a poetic type of writing that is full of sorrow. Musiał więc Jeremiasz w tym dole tam płakać, narzekać. So we can just assume that Jeremiah, when he was in this pit, he was very sorrowful. Myślę, że go wszyscy zupełnie opuścili. He felt that everybody had left him. I nikt już się nim nie interesuje. And that no one was interested in him or in his being. Ale my czytamy, że przyszedł tam pewien człowiek do króla, to jest 38 rozdział Jeremiasza. But we can read in chapter 38 of the book of Jeremiah. Od wiersza 7. From verse 7. Że znajdował się tam Etiopczyk, czarnoskóry człowiek, Ebed-Melech, eunuch jeszcze w dodatku. We can read that there was an Ethiopian of the name of Ebed-Melech. Będący na służbie w Pałacu Królewskim, usłyszał, że Jeremiasza osadzono w cysternie, a król siedział wtedy w bramie benjamińskiej. Ebed-Melech was an important court official. He heard that Jeremiah was in the cistern. At that time the king was holding court at the Benjamin Gate. Wyszedł Ebed-Melech z Pałacu Królewskiego i odezwał się do króla tymi słowami. So Ebed-Melech rushed from the palace to speak with him. Królu, mój panie, źle postąpili ci mężowie ze wszystkim, co uczynili z prorokiem Jeremiaszem, że go wrzucili do cysterny. Zginie tam w dole z głodu, bo w mieście nie ma już chleba. Kto mu tam będzie chleb wrzucał? My lord the king, he said, these men have done a very evil thing in putting Jeremiah the prophet into the cistern. He will soon die of hunger, for almost all the bread in the city has gone. Wtedy król rozkazał Etiopczykowi Ebed-Melechowi, weź sobie stąd 30 ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. So the king told Ebed-Melech, take 30 of my men with you and pull Jeremiah out of the cistern before he dies. Wziął więc Ebed-Melech ze sobą ludzi i udał się do Pałacu Królewskiego, do pomieszczenia pod skarbcem i wziął stamtąd łachmany ze znoszonych i podartych szat i spuścił je na powrozach Jeremiaszowi do cysterny, zamiast chleba. So Ebed-Melech took the men with him and went to a room in the palace beneath the treasury, where he found some old rags and discarded clothing. He carried these to the cistern and lowered them to Jeremiah on a rope. Potem rzekł Etiopczyk Ebed-Melech do Jeremiasza, połóż łachmany ze znoszonych i podartych szat. W starym przekładzie jest to ładniej. Podłóż te zbutwiałe szmaciska, tam tak napisane jest, pod swoje pachy i potem włóż powrozy i Jeremiasz uczynił tak. Ebed-Melech called down to Jeremiah, put these rags under your armpits to protect you from the ropes. Then, when Jeremiah was ready, he pulled him out. Potem wyciągnęli Jeremiasza powrozami, wydostali go z cysterny i przebywał Jeremiasz na dziedzińcu wartowym. So Jeremiah was returned to the courtyard of the guard, the palace prison, where he remained. Czy widzicie, że znalazł się człowiek, który zainteresował się losem innego człowieka? Can you see here a man who took interest in another person? Każdy z nas powinien być takim Ebed-Melechem dla naszych bliźnich, którzy są w dołku. Each one of us should be like Ebed-Melech to our friends who might be in a pit. Pamiętam, że gdy byłem w ogromnej potrzebie, wtedy, gdy brakowało nam rzeczywiście chleba, przyszła pewna siostra i wcisnęła mi do ręki parę groszy, parę złotych, żebym mógł iść coś kupić do jedzenia. I remember I was once in such a situation where I had no money and this dear old lady came and gave us some money for food. Nigdy nie zapomnę tego aktu tej prostej, skromnej kobiety. I will never forget this deed that this humble lady did for us. Która o nic nie pytała, tylko pomogła. She didn't ask anything, she just helped. Która nie pytała się, a co żeś ty zrobił, żeś wpadł w taką biedę. She didn't say, what have you done that you have no money? Powiedziała mi tylko, masz i skorzystaj z tego. She just said, here you go, use it. Każdy z nas powinien być takim właśnie Ebed-Melechem. Each one of us should be like Ebed-Melech. Każdy z nas powinien okazać litość i współczucie dla swojego współbrata i siostry. Each one of us should feel empathy for our brothers and sisters. Bo my często tylko dbamy o swoje własne dobre samopoczucie, o swoje własne nogi i buty.
Because very often we are only interested in ourselves, in our own feet and our own shoes. Jest bardzo przykre, gdy dowiaduje się, kto nie przyszedł ci z pomocą, ale przynajmniej wiesz, na czym stoisz. It's interesting to see when you're in trouble who doesn't help you, but at least then you know who your friends are. Ale jest bardzo pomocne, gdy wiesz, że są tacy, którzy przyjdą ci z pomocą, gdy jej najbardziej potrzebujesz. But it's very comforting to know that there are people when they come to you in your time of need. I Kościół powinien być pełen takich właśnie ludzi. And our church should be full of people like this. Tych, którzy widzą innego człowieka. Those who see other people. Tych, którzy widzą jego doświadczenie, jego biedę, jego rozpacz, jego nędzę. Those who see in other people their troubles and their needs. Filozof Cicero powiedział tak: przyjaciele ukazują się podczas niedoli. A philosopher once said that we find friends in a time of trouble. A filozof Euripides powiedział: przyjaciele ukazują miłość w czasie trudności. Another philosopher said that friends show love in a time of trouble. A pisarz Jim Baker powiedział, gdy poszedłem do więzienia, nie straciłem przyjaciół, ale odkryłem, którzy to są. Jim Baker, when he went to prison, he said, I didn't lose any friends while I was in prison, but I found out who they were. A w jednej z polskich bajek jest przysłowie niedźwiedzie, które mówi, że najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie. And there's a Polish saying in a story that we find our best friends in times of poverty. Ale nawet jeżeli nie znajdziesz przyjaciół w swoim własnym kościele. But even if you don't find friends in your own church. Którzy czekają na ciebie na szczycie studni. Your friends who will wait for you at the top of the pit. To w Ewangelii Jana 15:15 jest powiedziane: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazywałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem. In the book of John, it says, I no longer call you servants, but I call you friends, because I told you everything that I knew. Zawsze mamy ku pomocy największego przyjaciela Jezusa Chrystusa. We always have the greatest friend to help us, who is Jesus Christ. Apostoł Paweł napisał takie zdanie. Apostle Paul wrote such a sentence. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. List do Rzymian 8:38 i 39. Nic nas nie zdoła odłączyć od tej miłości. 8:38. In the book of Romans, chapter 8, eight. And verse 38 and 9. Book of Romans, chapter 8, and verses 38 and 39, we read the following words. For I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. Widzicie, jakie to jest piękne zapewnienie? Nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej. Isn't this a wonderful assurance that nothing can separate us from God's love? Ja nie wiem, jak głęboka jest wasza studnia, ja też mam swoją. I don't know how deep your pit is. I have my own. Ale wiem jedno, że mam pomocnika u Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. But one thing I know is that I have a helper in Jesus Christ. Bo w liście do Hebrajczyków 13:5-6 jest napisane tak. In the book of Hebrews, chapter 13, we can read the following words. Sam Pan bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. 5:6-13. It starts about halfway through, verse 5. For God has said, I will never fail you, I will never abandon you. So we can say with confidence, the Lord is my helper, so I will have no fear. What can me people do to me? Właśnie, co ludzie mogą mi uczynić? What can people do to me? Nic, bo Pan Bóg jest ze mną.
I jeszcze jeden tekst. W 5 Mojżeszowej 31:6. One more text. Five. In the book of Deuteronomy. Yeah. 31:6. Chapter 31:6. Bądźcie mocni, bądźcie odważni, nie bójcie się ich, nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan Bóg Twój sam pójdzie z Tobą, nie porzuci i nie opuści Cię. So be strong and courageous, do not be afraid and do not panic before them, for the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Podobnie powiedział Bóg do narodu izraelskiego w dalszym prowadzeniu. Nie bójcie się ich. God said similar words as he was leading the Israelite people and said, do not be afraid of them. W pierwszej królewskiej powiedział, i zamieszkam wśród synów izraelskich. In the first book of Kings he said, I will live among the people. I nie opuszczę mojego narodu izraelskiego. And I will not leave my people. A Dawid powiedział do Salomona takie słowa. And David said to Solomon, zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła, nie bój się i nie lękaj się, gdyż Pan Bóg mój będzie z tobą. Take up courage and do your work, because my Lord God will be with you. On cię nie zawiedzie, ani cię nie opuści. He will not disappoint you and he will not leave you. Widzicie więc, że Pan Bóg nie zapomniał o Józefie, o Jeremiaszu, o Danielu, o narodzie izraelskim. As you can see, God never forgot about Joseph, Daniel, Jeremiah, the Israelite people. Jezus powiedział, że każdy z nas jest droższy w Jego oczach niż wróbelki, które latają, chociaż On je też je ceni. Jesus said that we are a lot more precious in His sight than birds, even though He cares for them too. To czyż nie będzie z wami wszystkimi, gdy będziecie w problemach? So don't you think that He will be with each one of us in our problems? Przyjechałem z daleka, aby przekazać wam to słowo zachęty i pocieszenia. I came to you from far away to give you these words of encouragement. Że każda rzecz ma swój koniec. That each thing we go through has an end. Ale są rzeczy, które skończą się raz na zawsze, gdy przyjdzie nas Zbawiciel Jezus Chrystus. But some things will end forever when Jesus Christ comes. A wtedy wszelkie problemy, wszelkie doły znikną. And all of the problems and all of the pits will disappear. I niech Pan pomoże, abyśmy w wierze doczekali tego dnia. Amen. And may God help us to stay strong in our faith until that day. Amen.